panie Fisher. Jamie bardzo pochlebnie wyrażał się o pańskich umiejętnościach. Proszę sprawić, żeby nie wyszedł na łgarza. W tej operacji dowodzi Enrica. Będziecie mieć kontakt przez radio. Oczekuję, że wykonasz wszystkie rozkazy, jakie od niej otrzymasz. W tej chwili Enrica jest znacznie cenniejszym nabytkiem dla naszej organizacji niż ty. Nie zapominaj o tym. Ale chyba nie muszę mówić tego człowiekowi z twoim doświadczeniem. Powodzenia. Ciekawe co ten... A, dalej ładowanie. Witam serdecznie, jestem Raz, zapraszam was do kolejnego odcinka. Oczywiście nowo przybyły, którzy znaleźli się na moim kanale. Zapraszam do subowania, zalajkowania, komentowania. Oczywiście odpowiem albo przypnę wam serduszko za miłe komentarze. Oczywiście jedziemy dalej. Przygody sama Fishera. Tym razem, jak wiecie, sam Fisher jest cały czas pod przykrywką i kombinuję, żeby mnie zdemaskować. No, będziemy się zabijać, to będziemy zabijać. Będziemy musieli, nie wiem, ukraść dane wywiadowcze NSA. No to będzie trzeba, tak? Pamiętnych czasów od Call of Duty. Wam szczerze, gdzie jest taka misja w Black Opsie w dwójce. Chyba za wcześnie, za późno żeśmy wzięli. Drugi spadochron, no udało się. Dobra. Słuchajcie, tu będziemy musieli chyba eliminować po kolei każdy grupę, jeżeli mi się coś zdaje. Pewnie będzie kazał nam zabijać. Dobra, idziemy najpierw do skrzyneczki z oprzyrządowaniem. Mu się przyda parę rzeczy. Sam, słyszysz mnie? Możesz mi powiedzieć, co ja tu w ogóle robię? Już ci mówiłam, uprowadzasz supertankowiec. Skąd pochodzi moje wyposażenie? Zadajesz za dużo. Widzę, że masz nieproszonych gości. Czekajcie. Musimy ich załatwić. Jeden dostał. Musiałem go zabić. Tam to zabiłem, choć nie powinienem. Dobra, co my tu mamy? Dobra robota. Teraz na główkę do wody, wielkoludzie. Że co? Dobrze. Płyń pod lodem, aż dotrzesz do statku. Nie powinieneś mieć problemów z dotarciem. Nie ma lekko. Ja cię sunę. Noktowizor, gdzie... Musiałem był noktowizor, ludzie.
Już jesteśmy. Trzeba spojrzeć. Nic nie widać. Też tu nic nie widać. No i... jakaś latareczka czy coś. Co? Poczekajcie, no. Tam jest jakaś szczelinka. Dobra. No, tam coś jest. Dobra. Dobra, poczekajcie. Troszeczkę musimy wypłynąć. Samo to pływanie trochę zajmuje. Chyba jest dość cienki. Myślę, że zdołam się przebić i wciągnąć faceta do wody. Oho. Ło! O! Wow! Ale mogłeś go nie zabijać. Trochę nie fajnie. Sam. Nie będę ryzykował. Tamten gdzieś tam pogadać. Tak. Co tu robię? Właśnie nazwałeś mnie towarzyszem. Nie. Naprawdę? Zimna wojna się skończyła. Odpuść sobie. Ty może idioto? Mogę ci tak nazywać? Towarzyszem. Dobra, zobaczmy. Zodiak. Co tam się dzieje? Chcę, żebyście dowiedział się, kto jest odpowiedzialny za naprawę tego Zodiaka, a potem go zastrzelił. Mówię poważnie, Grigori, ta łajba ciągle się psuje i nie zamierzam do niej dopuścić. Gdyby będziemy jakieś 8 km od brzegu, nie daj Boże, nadejdzie sztorm. Znajdź go, kto potrafi ją utrzymać w lecznym stanie. W innym wypadku możemy od razu zatopić to cholerstwo. Dobra. Pogoda. Pogoda nie jest taka zła, Juri. Miałem kiedyś kuzyna, co pracował nad platformie w okolicy wyspy Sahalin. Daj mu odpowiadać na niesamowite historie o pogodzie. Pewnego razu fale były tak wielkie, że uniósł ogromny statek i pchnęło go prosto na platformę. Ta pogoda jest zwyczajnie paskudna, ale to, co było u niego, warunki wprost zabójcze. No to świetnie. Sterowanie Zodiakiem. Został sterujący dla Zodiaka znajduje się na przystani. Potrafił go jak radio do sterowania zabawkowym samochodem. O to mniej więcej chodzi, tylko nie baw się z nim zbyt długo. Okej. Okej. Poczekajcie, wejdziemy. Dobra. Dałoby się ten... Oho. No nie mogę tutaj nic zrobić, bo... coś tu zrobię, to będzie kicha. Muszę wyeliminować wszystkich. Zobaczymy jeszcze w obsacie, co mamy za zadania. Wytyczne. Aha, odzyskaj sprzęt. No tak, zadanie. Przejmij ten kowiec. Skoczę z zapalniku, aby wysadzić warstwę... z lodu. Załoga rublowa korzysta z materiału wybuchowego do uwolnienia statku z lodu. Być może uda ci się wykorzystać część ich zapalników. Aha. Dobra. A teraz zobaczmy moje wytyczne drugorzędne. Dobra. A czy coś jeszcze jest? A, nic nie ma więcej. Dobra. No to muszę się dostać bez strzelania alarmu, widzę. O-o.
szukać zapalnika. Jeśli w ten sposób rozmieszczają ładunki, na pewno jeden będą mieli w obozie. Muszę załatwić, nie mam innego wyjścia. Kurde! No nieźle. Nieźle, powiem wam szczerze. Dobra. Co tu robisz? Szukamy intruzów, czyli ciebie. A co z twoimi kumplami? Statek utonął w lodzie! Podkładają ładunki wybuchowe, żeby go uwolnić! Jest jeszcze coś, o czym nie wiem? To, że masz nieświeży od... Moja ręka! Uspokój się! Dobra. Co niech tu leży? Komputer. Przejrzymy jeszcze raz. Myśmy już to czytali, więc nie ma co. Ja tylko zrobię, żeby odhaczyć, ze względu na to, żeby on po prostu był. Dobra. Kolejny, mamy jednego. Ja sobie tu zapiszę teraz w momencie. Dobra, jedziemy dalej. Zobaczmy, co możemy tu zrobić. Wytycz ochronny. Kurdyna, dobra. Zaraz przy... Tu nasz przyjaciel jeden nas zobaczył, żeśmy podeszli tutaj do tego sterowania i do tego wytycznych. Gdzie on teraz jest? On gdzieś tu się schował. Mały przyjacielek. O, idzie tutaj, widzicie? Spoko. I to se podejdzie. My podejdziemy, pyk, tu go wsadzimy, tutaj w tym punkcie, tu. I polecimy. O. Dobra. Tu mnie jeden dojrzał. Kurczyna! Alarm włączony. To się nazywa. Ten gość tutaj... On tutaj idzie od tamtej strony, kurde, i... Czekajcie, może zrobimy tak, żeby on... Tu przemkniemy się. Może gdzieś tu stanie, to go tutaj pyk, przesunę, go gdzieś schowam. O. Ale jak? No, on mnie tu dojrzał. Thank you.
Słuchajcie, wyłączymy światło. Są generatory. No tak. Już koniec. No, podsuniemy się. Dobra, już dobra, cicho siedź ty. No siedź cicho. Czekajcie. Mogę go wrzucić tu do wody? Tam se spadł. Dobra, tego też możemy zrobić w ten. Jak coś według tej, to będzie, że wpadli se do wody. Smacznego, rybki. Co my tu mamy? Dobra. Okej. To mogę coś zrobić. Dobra. On se posiedzi cicho. No dobrze, niech se śpi. A my żegnamy się dzisiaj. No trochę misja jest trochę ciężkawe, trudnawe i długawe są te misje. Więc zobaczymy w tym odcinku. Na razie. Czołem. Cześć.